Uroczyste ślubowanie złożyło dziś prawie 100 uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej nr 4 w Ełku. To taki kamień milowy w życiu dziecka, mówi Wanda Wojnowska, dyrektor czwórki. W uroczystościach uczestniczyła kadra pedagogiczna szkoły i prezydent miasta. W tym ważnym dniu pierwszakom towarzyszyli również rodzice. Dzieci mają ze sobą kilka tygodni nauki i wiedzą, jaki powinien być wzorowy uczeń. Uczeń to taki ktoś, który dobrze się uczy. Podobało mi się zabawy. A jakie zabawy? Elektryka i spodobały mi się WF-y. Mi się spodoba, jak chodzimy na komputer, jak mamy z panią lekcję, jak chodzimy na WF. Umiemy już całkiem dużo pisać kilka wyrazów. Już poznaliśmy trochę liter i już niektórzy umieją czytać. Od początku spodobało mi się pierwszy dzień, bo był najłatwiejszy i było bardzo fajnie. Uczeń musi być dobrze wyszkolony, też dobrze czytać musi, pisać, musi być grzeczny i żeby pani była zawsze zadowolona z nas. Jak mówi Wanda Wojnowska, dyrektor szkoły podstawowej nr 4, dla uczniów to jeden z najważniejszych dni w życiu szkolnym. To jest taki moment bardzo ważny, który należy podkreślić, bo od przyjęcia dziecka do szkoły właściwie zmienia się cała przyszłość dziecka. Od tego bardzo dużo zależy, jak dziecko się odnajdzie w środowisku rówieśników, w edukacji systematycznej, zorganizowanej. No, doskonale wiemy, że świat przyspieszył, więc takie momenty są ważne. Jedna z dwóch największych szkolnych uroczystości. Tylko przyjęcie w poczet uczniów i pożegnanie absolwentów szkoły mają tak uroczysty i za każdym razem inny charakter. Myślę, że i ci, którzy zaczynają, i ci, którzy kończą szkołę, ten moment pamiętają.